Dzień dobry, kłaniam się nisko, kłaniają się również bratki, które jak widzicie skrzętnie ukrywam. Bo za chwileczkę się zacznie, czas krzesać iskry. No może nie iskry, ale jednak krzesać. A co będziemy robić? Tym razem na warsztat biorę donicę. Donice w moim odczuciu bardzo, ale to bardzo zmieniają przestrzeń wokół domu. Pięknie dekorują tarasy, patio i warto ich mieć jak najwięcej. A oczywiście trzeba zadbać o odpowiednie gatunki roślin, które tam będziemy sadzić, ale one naprawdę sprawiają, że przestrzeń jest uczesana, schludna i wygląda, zawsze wygląda na taką, którą zaaranżował ktoś ze smakiem, z pomysłem. Zwróćcie uwagę na to, jak wygląda teraz. Szara. Ktoś zdecydował się na taki kolorek, więc trzeba go po prostu usunąć. Taką starą farbę możecie usunąć na kilka przynajmniej sposobów. Taką drucianą szczotką. No może nie dokładnie taką, bo ona powinna mieć jednak włos, ten drut mosiężny. Ja oczywiście zastosuję szlifier, daje mi dużą swobodę, wszędzie można podejść. Tutaj raczej płaskie powierzchnie, nie ma zawijasów, nie ma zakrętasów. Jeżeli gdzieś nie dojdę, poradzę sobie oczywiście szczotką. Myślę sobie, że papier o gradacji na przykład na początek byśmy wzięli 40. Tu jest taki numerek, zauważcie, o, 40. Grube ziarno, usuniemy pierwszą warstwę, potem jest przekładka, robimy papier o nieco drobniejszej strukturze, to będzie 80. Widać? Operator mówi, że widać, to dobrze. Kiedy już się uporamy z farbą, odpylimy oczywiście całą donicę i potem ją pomalujemy. I tutaj stosuję lakier obejce z kilku powodów. Po pierwsze, tu jest napisane 6 lat zabezpieczenia, ochrony. Ja uważam, że troszeczkę dłużej nawet wystarczy. Kiedy nie ma stagnującej wody, kiedy woda sobie spływa, opływa, nie stoi na desce, to takie zabezpieczenie jest dłuższe. Sposób aplikacji. Zawsze staram się wybierać takie preparaty, które są łatwe w użyciu. Kiedy dobrze sobie przygotujecie powierzchnię, kiedy ją odpylicie, odtłuścicie, usuniecie stare powłoki, to możecie się zdecydować albo na to, żeby zrobić sobie pistoletem, czyli natryskowo. Możecie też zrobić to wałkiem, możecie zrobić też pędzlem. Ja jestem orędownikiem rozwiązania numer 3, czyli pędzel. We wszystkie zakamarki dojdziemy, wszędzie wmasujemy, wszędzie wsmarujemy. No i oczywiście dwie warstwy, ale do tego jeszcze dojdziemy. Zaczynam szlifować, a Wy przyglądajcie się bacznie. Przyglądajcie się i w tak zwanym międzyczasie zabawię Was rozmową. Spójrzcie na tę donicę, z czego jest wykonana. To deski zdobyczne. Swojego czasu statusiem splądrowaliśmy starą chałupę i pozyskaliśmy materiał, z których zrobiliśmy właśnie taką oto donicę. Te białe kropeczki, które widzicie na desce, to miejsce po flekowaniu. Kręty są ukryte, tym samym szlifowanie idzie łatwiej i bezpieczniej. Papieru nie szarpiemy. Farba nie trzyma się zbyt mocno, częsta zmiana papieru i znika w okamgnieniu. No i chciałoby się jeszcze poszarpać niczym rekioszynkę, dopaść jeszcze do materiału i bardziej, mocniej jeszcze spenetrować, wyszlifować, ale tak jak wspominałem, te deski są bardzo stare. Szkoda mi tej doniczki, bo za chwilę nic z niej nie zostanie. Zostaje tak jak jest, papier 80 drobniejszy już na maszynie, przeszlifuję, odpylę i przystępuję do impregnacji, czyli zabezpieczenia na kierunek. A kiedy już sobie precyzyjnie odpylimy, usuniemy pył, żeby nic pod pędzlem się nie kulało, nakładamy kolorek. Zobaczcie. Śmiały. Jak to będzie wyglądało? Myślę, że spoko. Oczywiście po drugiej warstwie. Pies za płotem jasno i wyraźnie oznajmia nam, że finiszujemy, że jest to ostatnie muśnięcie pędzla. Ciach i ogrodowy kanalet to kończy. Dziękuję pięknie za uwagę. Tak to właśnie wygląda. Pamiętajcie, druga warstwa za 4 godziny. Ściągam folię, a Wy zobaczcie, jak czują się bratki. A jak mają się czuć? Zobaczcie, jak pieczołowicie zabezpieczone, jakie ciściusieńkie. Bez skazy. A donica? Spójrzcie na nią. Uważam, że siedzi idealnie. Zwróćcie uwagę na siding z tyłu. Petarda! Tymczasem Borem Lasem żegnam się i widzimy się wkrótce. Cześć!